Siema ludzie, z tej strony Krzyży. A tutaj mamy sobotnie wyzwanie w The Mining of Isaac Wrath of the Lamb. Dzisiaj mam wyzwanie, które można powiedzieć troszkę będzie karą dla mnie za to, że ostatnio strasznie łamałem zasady. Ma to zatytułowane, to wyzwanie jest Rage Quit. Gramy Blue Baby i mam jedynie Cursed Skull. Więc sami wiecie, jak dostanę jednego hita, to po prostu teleportuje mnie z powrotem na zewnątrz pokoju. I... cel, gdzie chcesz, ale i tak nie dojdziesz dalej niż Basement Zero. Bardziej chodzi o Basement 1 raczej, ale to już się czepiam szczegółów. Tak więc... wszystko jest dozwolone. To jest akurat fajna sprawa tego, fajna część tego wyzwania. Widzę, że tutaj żadnych minusików nie ma ani przy... przedmiotach szatanistycznych, ani anielskich, przy kartach, pigułkach. Nigdzie nie ma, w porządku. Tak po prostu mówię, że jestem pewny, a w międzyczasie sprawdzam. Tak więc spokojnie przejdziemy Basement 1 i 2, to akurat jestem pewny. Ale co dalej się będzie działo, to już zależy w dużym stopniu od itemów, które napotkamy. Crack the Sky jest zbyt randomowe, żeby mówić o tym, że pomoże nam jakoś w dalszej rozgrywce. Dobra. To jest jakby co... Curse of the Lost, dlatego ten poziom jest taki duży. Pierwszy boss. Fejmin, zobaczymy. Jest! Siadło na niego. Świetnie. Duże ułatwienie. Ło! Bym się cofnął. Ta mucha troszkę mnie tu rozprasza. Okej, okay. Pierwszy boss załatwiony, więc... w porządku, raczej będziemy szli do Sheol, żeby miał jakiekolwiek szanse. Oczywiście, jeżeli dojdę tak daleko. Zachęcam was ludzi do pisania wyzwań, ponieważ tutaj nie miałem za dużego wyboru. A lubię jednak wybierać ten, że kilka jest fajnych i... które to zostali na następny tydzień, a nie... a, to może być, to jest... o, to jest lockdown. Bo nie mówię, że tutaj były słabe, ale nie miałem jakoś za dużego... dylematu, które wyzwanie wybierać. Okej, z pajączkami nie będzie tak ciekawie. Ponieważ one bardzo lubią wbiegać na mnie. Okej, no jak na razie jest... znaczy, powiem szczerze, że lockdown jest według mnie fajny, jak najbardziej jest fajny. Dobra, jest. Jest fajny, ponieważ będzie więcej zapów skrzynek. Cały quest jest bezużyteczny. Ponieważ jak doceniemy hita, to będziemy mieli tarczę, ale co z tego, jak będzie nas wyteleportowywać, jeżeli jest takie w ogóle słowo, na zewnątrz pokoju. Wątpię, żeby było takie słowo jak wyteleportowywać. Jesus. Tak jak mówiłem, skrzyneczka. Im więcej lockdownów, tym lepiej. Okej, okay, i... nice. Odwiedzimy jeszcze tutaj, może będzie coś ciekawego? Nie. Kolejny boss. O, tu możemy akurat kilka razy podejść do tej walki. A kto go wie, może akurat będziemy mieli farta. Na pewno nie mieliśmy farta z Crack the Sky, tak jak mówiłem. Zbyt randomowy item, żeby mieć gwarancję, że nam pomoże. Jeżeli będę grał tym sposobem, co teraz, to powinniśmy dać radę. Chwilkę to zajmie. Oj, i zapomniałem wyłączyć mojego YouTube'owego Skype'a. Za chwilkę będę musiał to zrobić. Ajej. Dobra, było blisko. Ja mówię, że jest zbyt blisko mnie.
Ojej, sorry, dude, ale niestety w tym momencie nie mogę rozmawiać. Muszę zawsze się trzymać tej dalszej ścianki. Tylko teraz trzeba uważać. Dobra. Łóżko rozwalone. Rozwalę? Dobrze. Dobra. Szalony. Szalony. Jest. Jest. Nie. Dlaczego? Mam za mało sulchetów. Dlaczego? Curse of Darkness. Game Y. O Jesus. Ich akurat powinienem się bać, bo są randomowi. Są zbyt randomowi. Lubię takie wyzwania, w których jest tak mało zasad. Tak łatwo jest ten, przestrzegać tych zasad po prostu. Aż, dobra, nie mogę tego podnieść. A byłoby fajnie to podnieść akurat. Tak właśnie mówiłem tutaj o przestrzeganiu zasad. A mało by kawałoby mnie złamał. O, ostatni. Go, nie pomagasz nam dzisiaj. Chociaż... najwyżej się zabije. Co mi tam? Come on. Dobra. W porządku. Dalej trinkety. Okej, czyli jeden z tych pokoików to jest biblioteka, tylko niestety nie mamy pojęcia, który. A i tak nawet jakbyśmy mieli... zużyłem ten kluczyk w sumie, tak nie wiadomo, czy było warto, czy nie. Raczej nie było warto przez ten trinket. Nail it. Aj, i uciekł. Fajnie. Mógł jeden. Okej. O, było blisko. I raczej powinienem wrócić do Crack the Sky. Coś tak czuję. Ponieważ ostatnio jak sobie wziąłem kamikazi, to... jak można się domyśleć, kiepsko się to skończyło. O! Kiepski pokój. Ale bierzemy ich już na spokojnie. Katakumby, jedynka, bosik, husk. Okej, czyli nic nam z tego nie wyszło, znowu. Zużyję to chyba bombę, chociaż nie wiem, czy warto. Dobrze byłoby zużyć te muszki. Dobra, te dodże. Oj, oj, dobra. W porządku, teraz nie robić głupich błędów i postarać się nie wejść w eksplozję, o właśnie taką.
Prawie. Pageant Boy. Tu raczej też nie mogę wziąć żadnego Dilfedevil. Nie. Żadnych Soulheartów. O, tutaj kamikazji by się przydało, no cóż. Tak jak mówiłem wielokrotnie, jeżeli walczycie z muszkami, trzeba się trzymać górnej krawędzi. Ej, nie ma tego. A, zresztą. Ja mówię, że nie ma Fortune Teller. Ale niech stracę, tu też pogram. Mimo to, że mam lockdown. To i tak do tej bombki, więc... Worth it. Starczy. Wow. Muszę zabić tego czempiona, koniecznie. Dobra. Już będzie luz. Przesuniemy was troszeczkę. Ale bardzo mądre są te tuety. Podziwiam sztuczną inteligencję Fajzaku, naprawdę. I teraz będę czekał, oczywiście. Okej, okay, dwa takie same pile. Full health. Okej. Okay. Czyli jednak to działa na Blue Baby. Nie, to nie działa. To nie działa. Jesus. To by działało jedynie jakbym miał latanie. Oj, poważnie, trolu. Ej. No, chociaż tyle. Nice. Jedziemy dalej. Item room bez kluczyka. O Jesus, było blisko, jakby ten typek mi tu zablokował wyjście. Jeez. W sumie fajnie, że jest champion, bo może coś z niego dostanę ciekawego. Zawsze jest ta szansa. Jest! Na to liczyłem! I na to też liczyłem. I na to nie liczyłem. Tak. Jak widzicie, gra nam nie chce dzisiaj pomóc w przejściu... Dojściu do Sheol. Co ja mówię o przejściu? W porządku. I ten pokój. Ten pokój. Wow. Dobra. Okej, jakimś cudem udało się to przejść. To tu raczej będziemy wbijać. Mimo, że mamy Tears Down. I nie mamy nic specjalnego. Powiem tak, jeżeli będzie jakiś Dilfedevil i zostanie mi przez to połowa serduszka, albo jedno serduszko, to jak najbardziej to wezmę. Jak najbardziej to wezmę. Ponieważ trzeba zaryzykować, nic nie dostaliśmy takiego, co mogłoby nam porządnie pomóc w walce. Jak na razie tylko downgrade'y. Okej. Okay.
Oj, oj, oj. Za bardzo mi to nie pomogło. Liczyłem na to, że po prostu chociaż jednego rozwalę. No cóż, nie tym razem. Dobra, dajesz, dajesz. Dobrze, że oni są wolni, a ja szybki. Żadnych bomb, żadnych coinów. Oj, nie udało mi się go dobić. Raz, dwa, trzy. Jedna bomba, chociaż tyle. W porządku, Caves dwójka, boss. Pip. Łatwo tu będzie Okita. Dobrze, chociaż że nie champion. Dobra. Ten damage. O, champion. Więc nie mogę już pod nim przechodzić. Bo ten akurat nawet w locie zostawia swoje ślady. A chyba ten ma przynajmniej mniej HP, więc. Trzeba nie zużyć na nim bombę. I guess. No Jesus, nie uciekaj, ej! Aż nie wiem, czy chcę za nim zużywać bombę. Więc bardzo wartościowa. Czego tak uciekasz, ej! Co to ma być? Tu zniknij troszeczkę. Tu troszkę się tego oka wystraszyłem. Zaraz jeszcze jedno nadejdzie. Tylko czekam na nie. A, idę tam, gdzie jest akurat oczko. Wow! Wracaj mi tu. Come on. Come on, Pip. Jednak dobrze, że był champion. Miał mniej HP. Stres. Nie przyda mi się, mam mnóstwo kart. Co mamy tu? Myślę, że nie warto. O, Jesus. Ten pokój. Być może tutaj użyję moją ostatnią bombę, ale wiecie jak to jest. Chcę zostawić to na ostateczną ostateczność. Dobra. I właśnie byłem skornerowany. Zobaczmy co jest tutaj. O, fajnie. Dawno was nie widziałem. I znowu zostałem skornerowany, więc... Ajaj, nie wiem czy to nie... Zbliża się ostateczna ostateczność. W
Bo to jest jedno wyjść z tego pokoju bez hita, a drugie to jest wyjść bez hita mając taki build. Ja zginę tu, ale będę się starał do końca. Nie, nawet się nie dadzę speedrunować. Robimy tutaj najpierw te. Znaczy teraz. Nie najpierw. A. No i nie udało mi się nawet uciec. Dobry challenge. O i po wszystkim? Nie, jeszcze nie. A. Jednego tylko, Jesus. Tak, to zadziałało. Okej. Ta walka. Dobra, ja? Ten też powinien zginąć? Wkrótce? O Jesus. Idź stąd? Nie. Dobrze mi... Za dobrze mi idzie. Przestań. Nie. Uff. Ale jeszcze nie mówię hop. Uff, mówię hop. Jesus. Powiem tak. Prędkość, znaczy prędkość. Fire rate na start jest bardzo fajny. Nie jest jakiś tam... Ani za jakiś... Strasznie OP, ani nie jest... Słaby, ale jeden tier zdrowny wystarczy, żeby zauważyć tą stratę. Naprawdę, to jest tragedia. I z jednej strony też myślałem właśnie ten, że po co używać pilów? Może to mi skrzenić ten sytuację, ale z drugiej strony trzeba było zaryzykować. Bo mogło też to uratować sytuację nie najlepszą. Kreta. O, przynajmniej coś tam trafiło. O, poważnie. Co tego, że trafiło? Jak i tak ginę w sekundę? O! Tak bardzo blisko. Tak bardzo blisko. Tu może być wszystko, a raczej będzie coś słabego. Na przykład to. I teraz powinienem wrócić się i poszukać item roomu. No i fajnie, tam jest itemem. Fajnie, bardzo. Życie na krawędzi. Żadnych slucharetów.
A ja muszę tam iść. Więc najprawdopodobniej GG. Jaki szalony ściga. Jesus. I nie powinienem być w tym miejscu właśnie. Nie powinienem tu być. Powinienem być na dole. Okej, jakoś... Jeszcze żadnego progresu nie ma. Dobra, jest progres. Tylko co z tego, jak zaraz zginę? No, odpuśćcie sobie. Jesus Christ, dlaczego zawiedzacie za mną? Ej. Życie na krawędzi. O Jezus. Jest! Co z tego, jak teraz będą też maski? O, nie ma masek. Co za te pajączki moje ulubione? Które właśnie... O, nie walną mnie. Dziwne. Teraz trzeba spawnę je szybko rozwalić. Póki jest szansa. O, właśnie miałem mówić, że tylko żeby ta pajęczyna mnie nie spowolni, nawet nie powiedziałem tego. O! No cóż, dzięki wielkie Adelu za challenge. I nie mam co powiedzieć. Dawajcie wyzwania i zapraszam na live'y w piątki i soboty o 20:00, więc do zobaczenia, siema!